Decyzją wydaną przez Urząd Gminy w Ostrowicy mieszkańcy sołectwa są oburzeni, ponieważ ustalenia co do lokalizacji kurników i pasa ochronnego były zaakceptowane przez osoby upoważnione do prowadzenia negocjacji w imieniu tak zwanego koncernu Kospol Bis. Mieszkańcy domagali się pasa ochronnego 50 metrów od strony wschodniej, to jest od dołu, i 50 metrów od strony południowej, to znaczy od szosy. Przedstawiciele na zebraniu zadeklarowali 30 metrów. Na zebraniu byli przedstawiciele Urzędu Gminy wraz z zastępcą wójta panem Puszkarkiem. Przebieg zebrania nagłośnili i nagrywali. Jeżeli decyzja Urzędu Gminy nie będzie zmieniona co do pasu ochronnego, mieszkańcy sołectwa będą protestować w postaci okupacji Urzędu Gminy w Ostrowicy od dnia 21.09. aż do skutku. Podpisy mieszkańców były złożone w poprzednim piśmie dostarczonym przez sołtysa. Takie odwołanie zrobiłem do Konina. To znaczy do gminy, bo najpierw musi się gmina z tym zapoznać i dopiero przesłać do Konina. Także co stwierdzam? Demagogię wśród urzędników i powiatu, i można powiedzieć dalej jeszcze na razie nie byłem. Byłem natomiast w powiecie, rozmawiałem z osobami decydującymi za powiat. Powiedzieli mi, żeby trzeba zrobić najpierw zebranie mieszkańców i ile zysków mamy z Konspolu, że jakie piękne będą, Konspol będzie finansował drogi tutaj i tego. Ja odpowiedziałem panom urzędnikom, że jest nieprawda, my mamy nagrania. Tu na nagraniach jest, bo ludzie się domagali też, żeby coś dołożyli drogi. Natomiast reprezentant Konspolu oświadczył jawnie, że od dróg gminnych nie, jest gmina, a od powiatowych dróg to jest powiat. I do żadnej drogi nie dołoży. I mówię, niech pan nie demagogii nie sieje tutaj ludziom i nie robi zamętu. Osoby przyjezdne, ni stąd, ni z owąd, są, można powiedzieć, na laurach noszeni u nas. Bez zastanowienia, o co poproszą urzędnicy i podpisują. Natomiast są najwięcej lekceważeni rdzenni mieszkańcy, którzy mieszkają tu od stuleci. Z tymi ludźmi się w ogóle nie liczy. U nas teraz 8 kurników jest. Z 8 kurników mamy uciążliwość. Odór, jeżeli przychodzi. Natomiast w planie przestrzennego zagospodarowania, który wydał poprzedni wójt, też w skryciu, co nawet nie wiedzieli i rada nie wiedzieli nawet sołtysi, jeżeli było to kupione, tylko się dowiedzieliśmy dopiero o wszystkim, jeżeli były zaczęte fundamenty budowane. Więc wtedy też prosiliśmy o pas ochronny, co już było ustawiane, bo była możliwość. Oczywiście pas ochronny zrobili, nie wiem jakiej szerokości dokładnie, natomiast był spryskiwany od mycia tą gnojowicą tego, spalony, nie zostało nic. Można powiedzieć, że na 100 metrach jedno drzewko. I to tutaj chodzi o to, co będzie z nami, z naszym środowiskiem, a mamy środowisko tutaj przecież tak samo Natura 2000 jest, jeżeli powstaną 32 kurniki. Czy to jest w planie przestrzennego gospodarowania? Tak, jest, 32? Tak, jest 32. Jest, po, jest, to jest w latach 2000 albo 99.